Witajcie w kolejnym vlogu. Mamy piątek. Przyszła w końcu do nas zima i jest chyba, nie wiem, 3 stopnie na minusie, także no nie jest już za fajnie. Czeka mnie bardzo intensywny weekend. W sobotę to jest jakieś apogeum. Mam bardzo dużo osób właśnie do malowania. Także mam nadzieję, że jakoś uda mi się po prostu to przetrwać. Mamy bardzo dużo osób i bardzo mało czasu, ale trzeba się spiąć po prostu w sobie i dać radę. Co mi się jeszcze szykuje dzisiaj? Właściwie dzisiaj mam tylko dwa makijaże i to będą osoby, które będą malowane zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. To będą dwie osoby. W niedzielę również szykuje mi się, mam nadzieję, że mi się uda wyjechać, że uda nam się wyjechać do Ikei, bo musimy kupić kilka rzeczy po prostu do domu. Mamy zamiar robić remont sobie tutaj w tym pokoju i po prostu jedziemy już kupić niektóre rzeczy, żeby potem było mniej tego ważenia, mniej tego taszczenia, tachania. Także mam nadzieję, że niedziela, po prostu pół niedzieli, bo nie spędzimy w Ikei. Chciałabym również nakręcić Wam vloga z tego wypadu. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie i czy w ogóle będzie się nadawało to do umieszczenia na YouTubie. Mam nadzieję, że tak jak to się okaże za chwilę. Jedę teraz do rynku załatwić właściwie dwie sprawy, także widzimy się pewnie za chwileczkę. Dobra, ubrałam się, jak widzicie, bojowo. Dla mnie, jak jest minus 3, to już jest arktyczny mróz. Mam czapkę, którą ostatnio kupiłam w Pepco i mam nowe również buty, które kupiłam ostatnio w CCC. Bardzo mi się te butki podobają i są naprawdę mega wygodne, mimo że wyglądają troszkę tak topornie. To są po prostu świetne. I na sobie mam jeszcze parkę, którą kupiłam w Bershce. No i tak to wygląda. Można wychodzić. Dobra, wróciłam już, załatwiłam co miałam załatwić. Teraz oczywiście zmarzłam, trzeba się teraz napić jakieś kawki, a pokażę Wam teraz, jaką ja sobie robię ostatnio kawę. Codziennie po prostu to jest moja ulubiona kawa od jakiegoś czasu, także teraz Wam pokażę, jak ta kawka wygląda. Ja do tej kawy potrzebuję czterech właściwie rzeczy i to jest kawa Nescafe i ona jest rozpuszczalna. Oczywiście to może być kawa, jaką tylko i wyłącznie chcecie, jaką lubicie. Druga rzecz to jest kakao Nesquik, to jest to kakao takie powiedzmy dla dzieci, słodkie. Oczywiście mleko, ja używam zawsze mleka 2%. I czwarta rzecz to jest bita śmietana. No i kawka gotowa, wygląda w ten sposób, myślę, prezentuje się naprawdę bardzo apetycznie i pysznie smakuje. Chciałam przy okazji polecić kolejną fajną rzecz, którą ostatnio testuję i która się u mnie jak na razie sprawdza. To jest ten podkład z Bourjois. Myślę, że dużo osób już o nim słyszało. To jest podkład ten Hilti Mix, ja mam w kolorze 51 i powiem Wam, że u mnie naprawdę jest on rewelacyjny. Używałam wcześniej, kolor jest też świetny, używałam wcześniej też zburżyła podkładu 1, 2, 3 Perfect i po prostu on masakrycznie ciemnieje. Tak, dla porównania zaraz Wam taki zrobię szybki test, pokażę, że naprawdę po prostu po pomalowaniu się tym podkładem, powiedzmy tym 1, 2, 3 Perfect, pomalowaniu się tym podkładem za około 10 sekund macie na twarzy podkład, który utlenia się na podkład o około 2 tony ciemniejszy. I chciałam teraz, korzystając z okazji, że jest ten blog, bo chyba nie wiem, czy jest w ogóle sens zrobić na ten temat osobny filmik, bo to jest po prostu chwila tylko, żeby Wam to pokazać. Pokażę Wam zaraz, jak to wszystko wygląda faktycznie. Ustawiam kamerę na statywie, żeby po prostu to wszystko się nie trzęsło. I to są te dwa podkłady dla porównania, tak mniej więcej. I powiem Wam tyle, że ten 1, 2, 3 Perfect, on jest oczywiście ciemniejszy jak ten, bo tu jest numer 53, to jest 51, no ale nieważne. Nałożę sobie teraz troszeczkę na rękę i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Nawet dosłownie odrobina. Rozsmarowałam ten podkład i wygląda on tak. Mam nadzieję, że to będzie widoczne w kamerze, ta różnica. No i czekamy chwilę.
Dobra, minęło jakieś 15-20 sekund, stan podkładu jest taki, teraz nałożę świeżą warstwę. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę. Zobaczcie, o ile on jest ciemniejszy. Po prostu 2-3 tony mamy ciemniejszy podkład i ta nowa warstwa, widzę, że już zaczyna się, utaniać właśnie dążąc do tego odcienia. Także po prostu to, co się dzieje z tym podkładem, to jest jakaś masakra. Siedzę sobie właśnie i szukam inspiracji do sesji zdjęciowych. Chciałam zacząć robić sesje właśnie takie noworodkowe. O Boże, jakie cuda. Po prostu przepiękne. Szukam inspiracji, bo szykuje mi się kilka takich sesji. Szykuje mi się też fajna sesja ciążowa. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się nam ją zrobić. Patrzcie na to. No po prostu magia, naprawdę. W ogóle szukam też, wcześniej działam na eBayu i szukałam szukałam jakichś akcesoriów do właśnie sesji zdjęciowych, takich opaseczek. Mają naprawdę przepiękne rzeczy. Szkoda, że u nas w Polsce tak mało osób takie coś sprzedaje. Ja wiem, że to też jest w cenie i trzeba też trochę się narobić, żeby to wyglądało fajnie. Ale szukałam też na Allegro, ale niestety nie ma nic takiego świetnego. Dlatego jeśli macie na przykład lub same robić, lub macie jakieś koleżanki czy znajomych, którzy wykonują takie różne właśnie rzeczy, akcesoria do sesji, to dajcie mi znać koniecznie albo w wiadomości prywatnej, albo właśnie w komentarzu, albo najpierw do mnie na Facebooku, będę bardzo wdzięczna. Zobaczcie, to wszystko nie jest takie proste, jak się ludziom wydaje, że wystarczy wziąć dziecko i zrobić fajne zdjęcie. Niestety to nie jest takie łatwe. Dobra, dopijam moją kawkę, zgrywam tego vloga na komputer, będę go na pewno troszkę obrabiać i mam nadzieję, że dzisiaj on się ukaże już na YouTubie. Także to był taki szybki, krótki vlog, chyba takie vlogi są lepsze, ponieważ nie chcę Wam pokazywać na siłę różnych rzeczy i po prostu lać wodę, żeby tylko czas leciał, to jest chyba bez sensu. Dobra, więc co, ja zabieram się za edycję tego filmu, zabieram się potem za porządki w moim kufrze, który jutro będzie bardzo, ale to bardzo potrzebny. No to co, dzięki za uwagę, żegnam się z Wami i do zobaczenia, pa, trzymajcie się.